Witam wszystkich słuchaczy w filmie o punktowej i jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych. Przed obejrzeniem tego filmu proponuję obejrzeć film o zbieżności ciągów funkcyjnych, ponieważ tam przedstawiam definicję zbieżności punktowej i jednostajnej oraz wprowadzam kilka pojęć, które tutaj będą także użyte. W szczególności mówię teraz o normie jednostajnej i odległości jednostajnej między dwoma funkcjami. Niech dla każdego n dana będzie funkcja an. Rozpatrzmy szereg funkcyjny suma po n od 1 do nieskończoności funkcji an. Taki szereg będę nazywać szeregiem funkcyjnym. W odróżnieniu od szeregu liczbowego, tutaj nie dodajemy liczb, a całe funkcje. A zatem dla każdego x, ustalonego x, mamy szereg liczbowy an od x. Podobnie jak w przypadku szeregów liczbowych, rozpatrzę ciąg sum częściowych i tak Sn, funkcja Sn, jest równa sumie pierwszych n funkcji ai. Definicja zbieżności szeregu liczbowego jest wyrażona poprzez zbieżność ciągu sum częściowych Sn. I podobnie definiuje się zbieżność w przypadku szeregów funkcyjnych. A zatem pierwsza definicja, zbieżność punktowa szeregu, brzmi następująco. Szereg funkcyjny, suma an, jest zbieżny punktowo na pewnym zbiorze a, wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg funkcyjny Sn, czyli ten ciąg sum częściowych, jest zbieżny punktowo na a. Definicja zbieżności ciągu funkcyjnego była w poprzednim filmie. A zatem szereg funkcyjny jest zbieżny punktowo wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu z tego zbioru a, na którym badamy zbieżność, szereg liczbowy suma an od x jest zbieżny. I podobnie zbieżność jednostajna szeregu jest definiowana. Szereg funkcyjny suma z funkcji an jest zbieżny jednostajnie na zbiorze a, wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg funkcyjny Sn jest zbieżny jednostajnie na a. Aby zbadać zbieżność szeregu funkcyjnego z definicji, należałoby obliczyć ciąg Sn i następnie zbadać zbieżność punktową i jednostajną zgodnie z metodami, które były przedstawione w poprzednim punkcie. No, to jest dosyć trudne. Natrafiamy na pewne problemy. I po pierwsze, tak jak w przypadku szeregów liczbowych, często nie znamy sumy szeregu, a jedynie potrafimy powiedzieć, czy szereg zbiega, czy nie. A już do czego zbiega? No to trudno nam na to pytanie odpowiedzieć. No i nie ma co się spodziewać, że będziemy tutaj w ogólności potrafili obliczać takie granice. No i ponadto, skoro nie znamy granicy, no to trudno nam z definicji obliczyć odległość między tą sumą częściową Sn, no i tą granicą S. Zanim pójdę dalej, krótkie przypomnienie z teorii szeregów liczbowych. Twierdzenie to nazywa się kryterium Cauchy'ego zbieżności szeregów i mówi tyle, że jeśli dana granica górna wyrazów An jest równa C, przy czym C jest mniejszy od 1, to szereg suma An jest zbieżny. I wiemy, że w dodatku bezwzględnie. Natomiast jeśli C jest większe od 1, to szereg An jest rozbieżny. Jeśli chcemy zweryfikować, czy dany ciąg jest zbieżny, czy nie, a nie znamy kandydata na granicę, to trudno jest skorzystać wprost z definicji zbieżności. I przydatne często okazuje się warunek Cauchy'ego dla ciągów, który charakteryzuje zbieżność w zbiorze liczb rzeczywistych, ale nie odwołuje się do konkretnej granicy. I tak, prawdziwe jest następujące twierdzenie. Ciąg liczbowy xn jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia następujący warunek Cauchy'ego. Dla każdej liczby s epsilon większej od zera istnieje indeks n, taki, że począwszy od tego miejsca, wszystkie wyrazy są bliskie sobie o mniej niż epsilon. Ponieważ szereg liczbowy suma an jest zbieżny wtedy tylko wtedy, gdy ciąg sum częściowych jest zbieżny, to korzystając z poprzedniego twierdzenia uzyskujemy następującą charakteryzację zbieżności szeregów liczbowych. Dla każdego epsilona większego od zera
istnieje liczba n naturalna, taka, że wszystkie sumy dowolnych kolejnych wyrazów tego szeregu są co do wartości bezwzględnej mniejsze od epsilon. No i okazuje się, że podobne twierdzenie zachodzi dla zbieżności jednostajnej szeregów funkcyjnych. I tak, szereg funkcyjny suma funkcji an jest zbieżny jednostajnie na pewnym zbiorze a, wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia, nazwijmy to, jednostajny warunek Cauchy'ego. Czyli dla każdego epsilona większego od zera istnieje taki indeks n. Taki, że począwszy od tego miejsca, sumy dowolnej liczby kolejnych wyrazów są jednostajnie mniejsze od epsilona. Czyli ich norma jest mniejsza od epsilona. I korzystając z definicji normy, otrzymujemy następującą charakteryzację. Dla każdego epsilona większego od zera istnieje taki indeks n, że począwszy od tego miejsca, sumy dowolnej liczby wyrazów w dowolnym punkcie x ze zbioru a są co do wartości bezwzględnej mniejsze od epsilona. Z warunku Cauchy'ego, czy to dla szeregów liczbowych, czy to szeregów funkcyjnych, wynikają pewne wnioski, które są bardzo wygodne przy weryfikacji. Pierwszy to jest warunek konieczny zbieżności szeregu i najpierw jest liczbowego, a później szeregu funkcyjnego. Jeśli ciąg liczbowy an nie zbiega do zera, to szereg liczbowy suma an nie jest zbieżny. I podobnie, jeśli ciąg funkcyjny an nie zbiega jednostajnie do zera, co można wyrazić w ten sposób, że jego norma jednostajna nie zbiega do zera, to wtedy szereg funkcyjny suma n nie jest zbieżny jednostajnie. W przypadku szeregów liczbowych znane jest kryterium porównawcze zbieżności szeregów, które brzmi tak. Jeśli dla każdego n jesteśmy w stanie oszacować z góry wartość bezwzględną z liczby an przez pewną liczbę bn, przy czym szereg bn jest zbieżny, to wtedy szereg an jest również zbieżny i to bezwzględnie. Twierdzenie to ma swój analogon w przypadku szeregów funkcyjnych. I tak, załóżmy, że jesteśmy w stanie oszacować normę z an przez, z góry oczywiście, przez liczbę bn. A oznacza to tyle, że dla każdego x z tego zbioru a, na którym badamy zbieżność, wartość z an od x jest mniejsza równa od bn. Czyli jest to takie oszacowanie jednostajne ze względu na x, bo dla każdego x zachodzi taka nierówność. I wtedy, jeśli szereg bn jest zbieżny, to wtedy szereg an jest jednostajnie zbieżny i to bezwzględnie. Ponadto znane jest kryterium Abela zbieżności szeregów liczbowych. Jeśli szereg pn jest zbieżny, a ciąg qn jest monotoniczny i ograniczony, to wtedy szereg pn razy qn jest zbieżny. I poniżej analogon tego twierdzenia dla szeregów funkcyjnych. Załóżmy, że szereg funkcyjny suma pn jest jednostajnie zbieżny na pewnym zbiorze a. I ponadto ciąg funkcyjny qn spełnia następujące dwa założenia. Że w każdym punkcie x ze zbioru a ciąg qn od x jest monotoniczny. A ponadto wszystkie te funkcje qn są ograniczone co do normy przez pewną stałą m. Co jest równoważne temu, że istnieje pewna stała liczba m, taka, że dla każdego x ze zbioru a qn od x jest co do wartości bezwzględnej mniejsze równe od n. I wtedy możemy wnioskować, że szereg pn razy qn jest jednostajnie zbieżny na zbiorze a. Rozpatrzmy dla przykładu szereg wyrazów n razy x do n tej. Korzystając z kryterium Cauchy'ego zbieżności szeregów liczbowych dla każdego punktu z osobna, otrzymujemy następującą zbieżność. Nty pierwiastek z ntego wyrażenia zbiega, gdy n zbiega do nieskończoności, do wartości bezwzględnej z x. A zatem jeśli x jest pomiędzy minus 1 i 1, to szereg jest zbieżny. Jeśli x jest mniejszy od minus 1 i większy od 1, no to wtedy szereg jest rozbieżny. Teraz badając dodatkowo w punktach 1 i minus 1, otrzymujemy tam rozbieżność. A zatem
zbiór punktów, w których mamy zbieżność, to jest dokładnie odcinek otwarty od minus 1 do 1. Sprawdźmy, czy szereg ten jest zbieżny jednostajnie na odcinku minus 1, 1. Jeśli obliczymy normę z AN, to otrzymamy, że ta norma jest dokładnie równa N. Tu obliczenia są dane. No a N do zera nie zbiega, a zatem nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności jednostajnej szeregu funkcyjnego, a zatem zbieżności jednostajnej nie ma. Przyglądając się bliżej, widzimy, że ta zbieżność jednostajna się psuje właśnie w otoczeniu punktu 1, no i też w punktu minus 1. To można się zastanowić, a co jeśli rozpatrzymy troszkę mniejszy odcinek? Na przykład minus CC, gdy C jest pomiędzy 0 a 1. Okazuje się, że wtedy sytuacja jest inna. Otóż, jeśli x jest pomiędzy minus c i c, to wtedy wartość bezwzględna z an od x jest mniejsza równa od n c do n tej. A wiemy, że już c jest mniejsze od jedynki, a zatem szereg n c do n tej jest zbieżny. I teraz, korzystając z kryterium Weierstrasa, otrzymujemy zbieżność jednostajną na odcinku minus c, c. Rozpatrzmy teraz szereg suma wyrazów x do n tej przez n. Podobnie jak poprzednio, korzystając z kryterium Cauchy'ego, dla każdego z punktu osobna otrzymujemy, że n tego stopnia pierwiastek z n tego wyrazu zbiega do wartości bezwzględnej z x, a zatem dokładnie tak samo jak poprzednio. Jeśli x jest od minus 1 do 1, to szereg jest zbieżny. Jeśli x jest mniejszy od minus 1 lub większy od 1, to szereg jest rozbieżny. I teraz w punkcie 1 mamy rozbieżność, bo to jest szereg harmoniczny, ale w punkcie minus 1 jest zbieżność, bo to otrzymujemy szereg anharmoniczny. A zatem zbiór punktów, w których mamy zbieżność punktową, to jest odcinek domknięty, przepraszam, lewostronnie domknięty, od minus 1 do 1. Zbadajmy teraz jednostajną zbieżność na odcinku od minus 1 do 1. Proste obliczenia, które tutaj są zamieszczone, pokazują, że norma z AN jest równa 1 enta, a więc zbiega do zera. Czyli warunek konieczny jest spełniony. A zatem mamy podejrzenie, że być może ten szereg jest zbieżny jednostajnie na tym odcinku. Ale jest to przypuszczenie, które należy zweryfikować. I w tym celu skorzystajmy z warunku Cauchy'ego zbieżności szeregów. Rozpatrzmy sumę n kolejnych wyrazów tego szeregu, począwszy od wyrazu n plus pierwszego aż do wyrazu 2n. Okazuje się, że jesteśmy w stanie w prosty sposób oszacować to z dołu przez wyrażenie wartość bezwzględna z x do 2n przez 2. Kto nie wie, co tutaj się stało, to wyjaśniam, że wszystkie te wyrazy maleją, a zatem jeśli ja każdy składnik z tej sumy zamienię przez ostatni składnik, to uzyskam coś nie większego. I teraz, mając to, pokażę, że jednak zbieżności jednostajnej nie ma. Rozpatrzę punkt xn równy 1 minus 1 enta. On jest oczywiście w przedziale minus 1, 1. I wtedy, tak jak w filmie o zbieżności jednostajnej ciągów funkcyjnych, jestem w stanie napisać nierówność taką, że s od 2n minus sn, czyli ta suma tych n kolejnych wyrazów szeregu, jest większa równa od ewaluacji w punkcie xn tej różnicy. A ona, poprzez proste obliczenia, daje nam, że to jest większe równe od pewnego wyrażenia, które zbiega do 1 przez 2e kwadrat, a więc nie zbiega do zera. A więc ta odległość między s2n i sn nie zbiega do zera. A zatem warunek Cauchy'ego zbieżności jednostajnej nie jest spełniony i nie ma zbieżności jednostajnej na tym odcinku. Tutaj poprzez dokładniejsze obliczenia można pokazać, że ta norma z różnicy s2n i sn jest większa równa nawet od jednej drugiej, ale to w przypadku to nie jest nam potrzebne takie konkretne obliczenie, wystarczy nam to, co zrobiliśmy. Widzimy, że zbieżności jednostajnej na odcinku minus 1, 1 nie ma. Widzimy też, że tej jednostajnej zbieżności nie ma właśnie przez to, że możemy z punktem x zbliżyć się dowolnie blisko punktu 1. Spróbujmy zatem sprawdzić, czy jest zbieżność jednostajna na odcinku minus 1, c, gdzie c jest mniejsze od 1.
czyli na takim odcinku, który jest odseparowany od punktu 1. Przedział ten dzielę na dwa przedziały, 0c i minus 1,0. I w pierwszym przedziale okazuje się, że wartość an od x jest co do wartości bezwzględnej mniejsza równa od an od c. I tak, wiemy, że szereg an od c jest zbieżny. Ponadto on nie zależy od x, a więc mamy ograniczenie, oszacowanie z góry jednostajne. I z kryterium Weierstrasa uzyskujemy, że na tym przedziale od 0 do c jest zbieżność jednostajna. Sprawdźmy teraz, co się dzieje na przedziale od minus 1,0. Tutaj no nie da się skorzystać z metody jak powyżej, czyli z kryterium Weierstrasa, ponieważ kryterium Weierstrasa daje nie tylko zbieżność jednostajną, ale zbieżność bezwzględną. A my tutaj przecież zbieżności bezwzględnej nie mamy, ponieważ w punkcie minus 1 nasz szereg jest szeregiem anharmonicznym, który jest zbieżny jedynie warunkowo. Ponieważ jak weźmiemy wartość bezwzględną, to otrzymamy szereg harmoniczny, który już nie jest zbieżny. I tutaj przyda się nam kryterium Abela. I w tym celu szereg an od x zapisuję jako szereg iloczynu dwóch ciągów, minus 1 do potęgi n tej przez n i wartość bezwzględna z x do n tej. Pierwszy czynnik jest zbieżny jednostajnie. No wiadomo, że jest zbieżny jednostajnie, ponieważ jest po prostu zbieżny i nie zależy od x, więc jest po prostu zbieżny jednostajnie. A drugi składnik jest monotoniczny. Widać to, że dla x równego minus 1 to wartość bezwzględna jest po prostu cały czas równa 1 do potęgi n jest cały czas równa 1, a więc jest to ciąg monotoniczny. A jak x jest pomiędzy minus 1 a 0, to wtedy mamy ciąg malejący. No i jest to ciąg oczywiście ograniczony przez 1. I z kryterium Abela wiadomo, że mamy zbieżność jednostajną. A skoro mamy zbieżność jednostajną na dwóch przedziałach, to mamy zbieżność jednostajną także na sumie tych przedziałów. To jest też proste ćwiczenie. Rozpatrzmy teraz w trzecim przykładzie szereg wyrazów 1 przez n do potęgi x. I korzystając z wiadomości związanych z szeregami liczbowymi, wiemy, że zbiór punktów, w których mamy zbieżność, jest dokładnie równy przedziałowi otwartemu od 1 do nieskończoności. Można to udowodnić, korzystając z kryterium o zagęszczaniu lub kryterium całkowe. Zastanówmy się teraz, czy jest zbieżność jednostajna na tym przedziale. I zastosujmy podobną technikę co poprzednio. Rozpatrujemy n kolejnych wyrazów tego szeregu, począwszy od wyrazu n plus pierwszego aż do wyrazu 2n. To jesteśmy w stanie, tak samo jak poprzednio, oszacować z dołu przez wyrażenie n przez 2n do potęgi x. A w jaki sposób otrzymujemy to oszacowanie? Zauważamy, że każdy kolejny wyraz jest mniejszy od poprzedniego, więc jeżeli wszystkie wyrazy w tej sumie zamienimy na ostatni wyraz, to otrzymamy coś mniejszego. No i wtedy a ich jest n, więc będziemy mieli n razy ostatni wyraz 1 przez n do potęgi x. Licząc dalej otrzymujemy wyrażenie po prawej stronie. I teraz, jeśli za x wstawię wyrażenie 1 plus 1 n, które jest oczywiście w przedziale od 1 do nieskończoności, to otrzymamy, że xn minus 1 jest równy 1 n, czyli ten wykładnik w tym wyrażeniu po prawej stronie jest równy 1 n. I wtedy normę z różnicy s2n i sn możemy oszacować z góry poprzez ewaluację tej różnicy w punkcie xn, który jest zdefiniowany powyżej. I proste obliczenia dają, że to coś jest ograniczone z dołu poprzez pewien ciąg, który zbiega do jednej drugiej. A oczywiście jedna druga jest różna od zera i nie ma zbieżności jednostajnej. Warunek Cauchy'ego jest niespełniony. I znowuż, jak widzimy, zbieżność jednostajna psuje się dlatego, że potrafimy z punktem x zbliżać się dowolnie blisko do liczby 1. Zbadajmy zatem zbieżność jednostajną na odcinku od c do nieskończoności, gdzie c jest większe od 1. Tutaj już proste obliczenia pokazują, że dla każdej liczby x większej równej od c, an od x, co do wartości bezwzględnej, jest mniejsze od 1 przez n do c, do potęgi c. A szereg 1 przez n do c, gdzie c jest większy od 1, jest zbieżny i z kryterium Weierstrasa mamy zbieżność jednostajną. Zmodyfikujmy przykład trzeci i rozpatrzmy szereg wyrazów minus 1 do potęgi n przez n
do potęgi X. Czyli różnica jest w liczniku. Poprzednio w liczniku było 1. I korzystając z wiadomości dotyczących szeregów liczbowych, tutaj mam na myśli kryterium Leibnica, otrzymujemy, że zbiór punktów, w których jest zbieżność, jest przedziałem otwartym od 0 do nieskończoności. Zbieżność jednostajną na tym przedziale weryfikuje się bardzo prosto, ponieważ okazuje się, że warunek konieczny zbieżności jednostajnej nie jest spełniony. Norma z wyrazu AN jest stale równa 1, no a 1 do 0 nie zbiega. Sprawdźmy zbieżność jednostajną na przedziale C nieskończoność, gdzie C jest większe od 0. I tak, mamy następujące oszacowanie. Dla każdego x większego równego od c, szereg an od x jest równy szeregowi w postaci iloczynowej, gdzie pierwszym czynnikiem jest minus 1 do n tej przez n do c. No i ten szereg jest zbieżny jednostajnie, tak jak poprzednio, nie zależy od x, więc jednostajność jest oczywista. A drugi składnik jest monotoniczny i ograniczony przez 1. Tutaj można sobie zauważyć, że dla x równego c mamy szereg stały, czyli monotoniczny, a dla x większego od c mamy szereg malejący. I kryterium Abela znowuż pokazuje, że mamy zbieżność jednostajną. Tutaj oczywiście nie dałoby się zastosować kryterium Weierstrasa, ponieważ kryterium Weierstrasa daje zbieżność nie tylko jednostajną, ale i bezwzględną, a tutaj oczywiście zbieżności bezwzględnej nie ma. I ostatni przykład. Szereg wyrazów 1 przez 1 plus n kwadrat x kwadrat. Ustalmy sobie pewną liczbę c dodatnią. Jeśli x jest większy, równy od c, to wtedy szereg można oszacować z góry przez szereg 1 przez c kwadrat, suma 1 przez n kwadrat. No a ten szereg jest oczywiście zbieżny i z kryterium Weierstrasa otrzymujemy zbieżność jednostajną na odcinku c nieskończoność. Proszę zauważyć, że tutaj ja od razu zacząłem badać zbieżność jednostajną. I podobnie, to jest też ćwiczenie proste dosyć, można pokazać zbieżność jednostajną na odcinku od minus nieskończoności do minus c. Co się dzieje w punkcie 0? W punkcie 0, no, każdy wyraz jest równy 1, a zatem zbieżności nie ma. Widzimy zatem, że dla każdego x dodatniego i dla każdego x ujemnego mamy zbieżność punktową oraz w punkcie 0 zbieżności nie ma. A zatem obszarem zbieżności jest cała prosta rzeczywista z wyłączeniem liczby 0. No i zbadajmy jednostajną zbieżność na tym zbiorze z. I dla przykładu pokażę, że nie ma zbieżności jednostajnej na półprostej 0 nieskończoność. I w tym celu biorę x równa się xn równa się z definicji 1 n ta. I wtedy norma z an jest większa równa od ewaluacji w punkcie xn, a to jest równa 1 druga, a to do zera nie zbiega. A zatem normy z an nie zbiegają do zera, a więc szereg nie spełnia warunku koniecznego zbieżności jednostajnej. I zbieżności jednostajnej nie ma. Ale tak jak poprzednio, to najpierw było udowodnione, że jeśli się trochę odseparujemy od punktu 0, czyli rozpatrzymy całą prostą rzeczywistą z wyłączeniem pewnego otoczenia minus cc, to wtedy zbieżność jednostajną mamy. I teraz, zaznajomiwszy się z tymi metodami weryfikacji zbieżności jednostajnej, przejdźmy do badania szeregów potęgowych, czyli szeregów w postaci suma an razy x do n, gdzie an jest dowolnym ciągiem liczbowym. Skorzystajmy z kryterium Cauchy'ego, aby sprawdzić, dla jakich x-ów szereg ten jest zbieżny, a dla jakich x-ów jest rozbieżny. Licząc granicę górną n-tego pierwiastka z n-tego wyrazu, otrzymujemy twierdzenie o obszarze zbieżności. Jeśli za r oznaczymy odwrotność granicy górnej n-tego stopnia pierwiastka z liczby an, to wtedy, jeśli x co do wartości bezwzględnej jest mniejszy od r, to szereg jest zbieżny w punkcie x. A jeśli wartość bezwzględna z x jest większa od r, to szereg jest rozbieżny w punkcie x. A zatem obszar zbieżności to jest przedział od minus r do r, no tylko jeszcze nie wiemy,
jak jest z końcami przedziału. Kolejne twierdzenie mówi o zbieżności jednostajnej szeregów potęgowych. Załóżmy, że szereg jest zbieżny w pewnym punkcie C dodatnim i niech x będzie w przedziale od 0 do c. Wtedy wyrażenie an x do n tej możemy przedstawić jako iloczyn an c do n tej i x przez c do n tej. Czyli ja pomnożyłem przez c do n tej i podzieliłem przez c do n tej. I dzięki temu pierwszy czynnik jest oczywiście zbieżny, ponieważ założyliśmy zbieżność wyjściowego szeregu w punkcie C, a to jest dokładnie wartość tego szeregu w punkcie C. Jest to zbieżność jednostajna, no bo nie zależy ten wyraz od x. A drugi czynnik jest monotoniczny i ograniczony. Ograniczony jest przez 1, bo x jest mniejszy równo od c, a monotoniczny jest, ponieważ dla x równego c lub x równego 0 jest to ciąg stały, natomiast dla x pomiędzy 0 a c jest to ciąg malejący. Z kryterium Abela mamy zbieżność jednostajną na całym odcinku 0c. I podobnie w przypadku, kiedy c jest ujemne. I tak reasumując, otrzymujemy wniosek. Niech c będzie liczbą dodatnią. Jeśli szereg potęgowy zbiega w punkcie c, to jest zbieżny jednostajnie na całym odcinku od 0 do c. I podobnie, jeśli szereg potęgowy zbiega w minus c, to jest liczbą ujemną, to jest zbieżny jednostajnie na całym odcinku od minus c do 0. Następne twierdzenie mówi z kolei o zbieżności niejednostajnej. Wiemy, że szereg potęgowy jest zbieżny w przedziale od minus r do r, ale w punkcie r może być rozbieżny. I tu właśnie zakładamy taką sytuację, że jest rozbieżny w punkcie r. I wtedy, jak się okazuje, szereg jest zbieżny niejednostajnie w przedziale od 0 do r. I wynika to z następującego twierdzenia. Jeśli rozpatrzymy ciąg funkcyjny Sn, określony na przedziale od a do b, składający się z funkcji ciągłych, które zbiegają jednostajnie na przedziale od a do b, na przedziale od a do b lewostronnie domkniętym, prawostronnie otwartym, to ciąg liczbowy Sn od b jest zbieżny. Twierdzenie to mówi o ciągach funkcyjnych, no ale oczywiście można go zastosować do szeregów funkcyjnych, ponieważ szereg funkcyjny jest zbieżny jednostajnie wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg sum częściowych jest zbieżny jednostajnie. I kilka słów o dowodzie tego twierdzenia. Aby pokazać, że ciąg liczbowy Sn od B jest zbieżny, to wystarczy skorzystać z kryterium Cauchy'ego zbieżności, czyli rozpatrzyć różnicę Sn od B minus Sm od B. Na rysunku zaznaczyłem kilka funkcji, które tak monotonicznie rosną i zbiegają do pewnej funkcji. W punkt B, czyli prawy kraniec przedziału określoności, na tej prostej x na się b zaznaczyłem dwa punkty odpowiadające właśnie za wartość Sn od b i Sm od b. I w jaki sposób pokazać, że odległość między tymi liczbami jest mała? No wystarczy tutaj skorzystać z wartości tych funkcji n tej i m tej w punkcie x, gdzie x jest odpowiednio blisko punktu b. I tutaj zielonym kolorem zaznaczyłem właśnie wartości n tej i m tej funkcji w punkcie x. I korzystając z nierówności czworokąta, czyli z dwóch nierówności trójkąta, można otrzymać oszacowanie z góry, które jest tutaj zaprezentowane. Środkowy składnik, czyli Sn od x minus Sm od x, można oszacować z góry przez odległość między Sn i Sm. Jeśli x weźmiemy odpowiednio bliskie punktu b, to pierwszy i ostatni składnik są dowolnie małe. I z tego wynika, oczywiście tutaj tylko przedstawiam szkic, z tego wynika, że ta różnica Sn od b minus Sm od b jest dowolnie mała dla odpowiednio dużych n i m i mamy spełniony warunek Cauchy'ego, a zatem ciąg Sn od b jest zbieżny.
I ostatecznie wniosek. Zbiorę te wszystkie twierdzenia odnośnie szeregów potęgowych, które tutaj zaprezentowałem. I tak, szereg potęgowy jest zbieżny niemal jednostajnie w obszarze zbieżności. To znaczy, zbiega jednostajnie na każdym zwartym odcinku w obszarze zbieżności. I tak, jeśli obszarem zbieżności jest odcinek od minus r do r, prawostronnie domknięty, to szereg jest zbieżny jednostajnie na odcinku od minus c do r dla każdego c mniejszego od r, ale nie zbiega jednostajnie na całym obszarze. I podobnie jest w przypadku, kiedy obszar zbieżności jest lewostronnie domknięty, a prawostronnie otwarty. Natomiast jeśli obszarem zbieżności jest odcinek domknięty od minus r do r, to szereg jest zbieżny jednostajnie na tym odcinku. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się przyda. Do usłyszenia.